Wrocław, Kraków, Warszawa, internet www.wnet.fm. Tam Państwo słuchacie Radia Wnet. Jest godzina 7.36, a my już teraz całkiem wypłyniemy na wody międzynarodowe, chociaż nie myślę, jakaś bardzo daleka zagranica. Przy telefonie dr Szymon Kardaś, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Co Rosja sobie myśli, kiedy patrzy na zamieszanie, czy na działania Unii Europejskiej? Zamieszanie o tyle powiedziałem, bo cały czas nie wiemy, jakie konkretnie sankcje przyjmie Unia Europejska, ale dzisiaj parlament ma debatować nad tym, co zrobić z, chociażby z gazociągiem Nord Stream 2 w kontekście próby otrucia Aleksego Nawalnego. Jaka jest pozycja Rosji w tym sporze i co Rosja może stracić na twardej postawie Unii Europejskiej? Rosja na razie zachowuje się bardzo spokojnie, znaczy oficjalne wypowiedzi są dość umiarkowane. Wypowiada się i rzecznik prezydenta Rosji, wypowiada się minister spraw zagranicznych, wypowiada się minister energetyki i właściwie z tych wypowiedzi wynika, że rosyjskie władze są przekonane, że jakby nie ma jakiejś realnej groźby ze strony unijnych, znaczy ze strony tej unijnej odpowiedzi, aby temu projektowi mogło coś w horyzoncie takim długofalowym zaszkodzić. Powtarzają też jak mantrę, że nie należy upolityczniać tego projektu, że to jest projekt biznesowy, w związku z tym jakieś kwestie polityczne, które się pojawiają jako sporne w relacjach między Rosją a Unią, to jest zupełnie inna kwestia. I ja myślę, że za tym stoi takie głębsze przekonanie strony rosyjskiej, że ponieważ projekt jest bardzo zaawansowany, a przypomnijmy, że 94% rur jest ułożone, że firmy zachodnioeuropejskie są naprawdę zainteresowane tym, żeby ten projekt doszedł do skutku, więc Rosja, krótko mówiąc, postrzega całą tę sytuację jako coś, co no nie powinno w takim horyzoncie długofalowym temu projektowi zagrozić, bo po prostu nie wierzy, że ci główni interesariusze po stronie Zachodu no, mogą się z tego wycofać. A z drugiej strony, czy Rosja, czy Kreml, no, już przyjmijmy tą tezę w ciemno, ale ona chyba jest najbardziej prawdopodobna, że to Kreml celowo użył Nowiczoka, aby otruć, aby zabić Nawalnego, czy Kreml zdawał sobie sprawę, jakie będą retorsje i czy brał to pod uwagę, na ile możemy analizować ruchy Kremla w tym aspekcie, po co, dlaczego i jakie to miało miejsce w planach Kremla, żeby otruć głównego opozycjonistę? Ja myślę, że co do tego, że ten udział Kremla w przypadku zatrucia Nawalnego wystąpił, no to chyba nie powinniśmy już mieć wątpliwości. No, badania laboratoryjne, które przeprowadzili Niemcy, wskazując na Nowiczok, i wiemy, że Nowiczok to nie jest coś, co, parafrazując wypowiedź prezydenta Putina, można kupić w każdym sklepie, więc to chyba powinno już, że tak powiem, być poza dyskusją, że w ten czy inny sposób rosyjskie władze z tym otruciem miały wiele wspólnego. Natomiast czy kalkulowali, jakie mogą być straty? Ja myślę, że kalkulacja była oparta na dwóch elementach, czy takiej hierarchii jakby priorytetów. To znaczy uderzenie w Nawalnego i to uderzenie w taki sposób pokazuje, że z punktu widzenia Kremla jakby są rzeczy ważne i ważniejsze. I tą ważniejszą w tym przypadku było to, aby w obliczu no jednak niezbyt wesołej sytuacji gospodarczej, też częściowo społecznej w Rosji, no wysłać pewien sygnał opozycji, że krótko mówiąc władza widzi pewne rzeczy i zamierza na nie bardzo ostro reagować. To jest sygnał do opozycji, żeby krótko mówiąc nie próbować jakoś tej sytuacji wewnętrznej. Wiemy, że są protesty w Chabarowsku, wiemy, że ze względu na COVID no to niezadowolenie jednak jakoś tam się pojawia. Więc to miał być pewien sygnał do opozycji, że krótko mówiąc reżim trzyma się mocno i żeby nikt nie próbował jakichś takich działań, które mogłyby stabilność reżimu podważyć. I drugim elementem, który też prawdopodobnie na to wpłynął, było to, co zaczęło się dziać na Białorusi, tak? Znaczy masowe protesty społeczne, które Kreml bardzo uważnie obserwuje. I mimo tego, że oficjalnie dezawuuje tutaj jakąś możliwość skuteczności tych protestów, to w rzeczywistości bardzo je obserwuje i bardzo się czegoś takiego obawia. I w związku z tym ten sygnał był tu istotny. I teraz, jeżeli oczywiście zdecydowali się na taki krok, pewnie spodziewali się, że będzie jakaś, jeżeli ktoś to w ogóle wykryje, że będzie jakaś krytyka, że może jakieś sankcje personalne, ale to jest wtedy hierarchia priorytetów, tak? Znaczy stabilność reżimu, jego trwałość i to, że chcemy wysyłać pewne sygnały polityczne, aby ten reżim chronił
bronić, jest racją jakby wyższego rzędu w stosunku do jakichś kosztów, które można ponieść. A druga rzecz jest taka, że oni też nie wierzą, że ta odpowiedź, szczególnie europejska, może być tutaj mocna, szczególnie, że tak jak mówię, no, wierzą głęboko, że w coś takiego jak Nord Stream 2, niezależnie od tego, że bardzo dzieli Europę, jednak po stronie tych, którzy są głównie zainteresowani, ma nadal poparcie i że to poparcie się nie zmieni. Na ile trafne są kalkulacje, na ile Niemcy słusznie odczytują sytuację polityczną w Unii Europejskiej, na ile dobrze odczytują realne intencje Niemiec, bo to jest to główne państwo, któremu zależy na tym, aby ukończyć gazociąg po dnie Bałtyku. No właśnie, i tu się pojawia jakby ten ciekawy wątek, dlatego że myślę, że to, czego się Rosjanie chyba nie do końca spodziewali, że nagle powstanie tak gigantyczna presja na Niemcy i że od razu jakby padnie to uderzenie, tak, że w obliczu tego, co się stało, no nie powinniśmy z Rosją robić interesów tego typu i wzmacniać, tak powiem, tych narzędzi oddziaływania na sytuację w Europie, również w wymiarze tym energetycznym. Tego się chyba nie spodziewano i ta presja na Niemcy rzeczywiście jest coraz silniejsze. Te głosy płyną i ze stolic krajów, które zawsze były przeciwne projektowi, ale też bardzo ożywiona debata w samych Niemczech jest prowadzona. Przypomnijmy, że to też ma istotne znaczenie jakby z punktu widzenia pewnych zmian personalnych, które się prawdopodobnie szykują w Niemczech w przyszłym roku, tak? Odejście kanclerz Merkel, nowe przywództwo CDU-CSU i tak dalej. W związku z tym, przepraszam, w związku z tym, to jest pytanie, czym się ta dyskusja zakończy. To stanowisko Niemiec pewnie będzie tutaj kluczowe, no bo Niemcy niby przerzucili pałeczkę na poziom europejski. W Europie wiemy, że zawsze były różne obozy, jeśli chodzi o to, jakie powinno być stanowisko wobec Nord Stream 2. Byli ci, którzy popierali, byli tacy neutralni, no i byli przeciwnicy. Więc w tym momencie to jest pytanie, czy Niemcy, przerzucając to na poziom europejski, liczą na to, że krótko mówiąc, nie będzie jednomyślności, i że w związku z tym będzie jakaś odpowiedź, ale ta odpowiedź nie będzie zbyt groźna, w tym dla takich projektów jak Nord Stream 2, no czy jednak jakby chcą, przerzucając na poziom europejski, licząc, że tu będzie jakiś konsens osiągnięty, chcą, że tak powiem, no przynajmniej ten projekt na jakiś czas zamrozić, ale tak, żeby nie być winnym tego zamrożenia sami, tylko żeby pokazać, że no to jednak jest odpowiedź europejska, w związku z tym no my musimy jako kraj europejski to uszanować. Zobaczymy. W tej chwili jesteśmy w bardzo interesującej fazie tej dyskusji. Myślę, że najbliższe, nie wiem, dni, może tygodnie nam tę odpowiedź przyniosą, bo to jest rzeczywiście ta dynamika i ta nasilająca się presja jest czymś, czego pewnie Kreml do końca się nie spodziewa. Dość prawdopodobnym scenariuszem jest takie wyjście, że Niemcy postawią zawieszenie projektu na 2 lata, że albo na jakiś okres, że przez ten czas nie będą prowadzone prace, aby ukończyć gazociąg Nord Stream 2. Takie rozwiązanie na ile by uderzyło w interesy Kremla, na ile sparaliżowałoby działania Gazpromu w Europie. No właśnie, i to mogłoby być właśnie ta ścieżka, o której pan redaktor wspomniał, to jest też jedna z możliwości. I powiem szczerze, że to jest taka możliwość, która jest, no to słowo może niezbyt dobrze tutaj będzie pasować, ale jednak go użyję. Byłoby pewnym kompromisem, takim w zasadzie zadowalającym wszystkich. I może nie jest to w związku z tym zbyt dobra wiadomość dla tych, którzy temu projektowi źle życzą. Dlaczego? Dlatego, że realnie ta budowa rzeczywiście została wstrzymana w grudniu ubiegłego roku ze względu na sankcje. Gazprom co prawda zapowiada, że wrócą tym razem rosyjskie statki, żeby tę budowę dokończyć, no ale tak wracają i jakoś nie mogą wrócić na ten plac budowy. Najnowsza wersja teraz jest taka, co mogą wrócić w październiku. Więc krótko mówiąc, ta budowa jest zawieszona od grudnia ubiegłego roku. I gdyby wprowadzono takie moratorium na realizację projektu, nie wiem, roczne czy dwuletnie, to dla Gazpromu, jak z punktu widzenia ich interesów w Europie, jak zbyt krytyczne nie jest. Dlatego, że po pierwsze moce przesyłowe, które Gazprom ma w tej chwili do dyspozycji, pozwalają mu spokojnie realizować wszystkie zobowiązania eksportowe, bo mają Nord Stream 1, mają gazociąg Jama-Europa przez Polskę, mają szlak przez Ukrainę, mają w tej chwili już 2 rury prowadzące, jedna do dwie do Turcji bezpośrednio, jedna przez Turcję do odbiorców na południu Europy. I ze względu na COVID i spadający eksport, bo ten eksport w tym roku spadnie
pewnie do poziomu gdzieś 167-170 miliardów metrów sześciennych. W zeszłym roku było około 200. Więc w związku z tym, w przyszłym roku może być jakieś odbicie, ale też niewielkie. W związku z tym te moce, które mają, w zupełności im wystarczą, żeby z tych zobowiązań eksportowych się wywiązywać. Więc to nie jest dla nich z tego względu jakoś szczególnie krytyczne. Po drugie, ten horyzont pięcioletni też bierzemy pod uwagę ze względu na kontrakt tranzytowy z Ukrainą. Pamiętajmy, że Nord Stream 2 to jest taki projekt, który miał służyć generalnie, podobnie jak Turk Stream, temu, by przekierować ten tranzyt, który obecnie idzie przez Ukrainę, a to jest bardzo ważny szlak tranzytu rosyjskiego gazu, przekierować właśnie na te nowe magistrale. Tylko że kiedy doszło do zawarcia nowego kontraktu pięcioletniego z Ukrainą pod koniec 2019 roku, Rosjanie do 2024 roku i tak muszą w tym roku 65, a od przyszłego roku przez kolejne 4 lata po 40 miliardów metrów sześciennych i tak przesyłać przez Ukrainę. W związku z tym są związani z tym kontraktem, więc całości tego gazu i tak nie mogliby przekierowywać na alternatywne magistrale. Więc z tego punktu widzenia jakby to nie jest krytyczne. I w związku z tym, odpowiadając już finalnie na pytanie pana redaktora, gdyby ten gazociąg spotkało moratorium, oczywiście politycznie to jest słabe, no bo to jest kolejne opóźnienie i wszyscy zwracają uwagę, aha, Gazprom mówił, że będzie za 20, a teraz już wiemy, że będzie za 22, a może za 23, więc się spóźnia. Tak, to prawda, tylko że to dla interesów koncernu i dla rosyjskich interesów w kontekście tych najbliższych lat krytyczne nie będzie z tych względów, o których przed chwilą powiedziałem. To jeszcze na koniec interesuje mnie sama sytuacja Gazpromu, bo pokazują się dane, które wskazywałyby, że w czasie pandemii rosyjski przemysł wydobywczy, a zwłaszcza eksport gazu czy ropy, no, zanotował bardzo silne spadki, że sam Gazprom może być kolosem na glinianych nogach. No, ten rok rzeczywiście nie będzie dla Gazpromu, mówiąc eufemistycznie, najlepszy. Mamy dane za pierwsze półrocze, z których wynika, że całkowite obroty koncernu w tym pierwszym półroczu spadły o prawie 30% w stosunku do roku ubiegłego. W segmencie handlu gazem aż o 35%, a jeśli chodzi o ten rynek kluczowy, czyli wpływy ze sprzedaży do odbiorców tak zwanej dalszej zagranicy, czyli Europa plus Turcja z wyłączeniem państw bałtyckich, to jest aż 47%. Przy wolumenach to jest trochę mniej, bo to jest o 17% spadek, ale jeśli chodzi o tutaj wartości, o wpływy, to rzeczywiście to pierwsze półrocze było bardzo odczuwalne, a szczególnie drugi kwartał. I to oczywiście wiąże się głównie z pandemią koronawirusa, która wpłynęła na to, że popyt na gaz w ogóle, w tym na rosyjski gaz, był mniejszy. No i to rzeczywiście w interesy koncernu uderza. Jeszcze warto tutaj może odnotować tak indywidualnie rynek turecki, który Gazprom traci, bo jeszcze niedawno wysyłał do Turcji około 30 miliardów metrów sześciennych gazu. W tym roku prawdopodobnie ten eksport będzie w okolicach 10 plus minus miliardów, więc spadek dość poważny. I ten rok będzie trudny. Tylko pamiętajmy o tym, że ten rok jest dość wyjątkowy. Raczej się nie powtórzy lockdown w takim zakresie, z jakim mieliśmy do czynienia właśnie w drugim kwartale. I wiele na to wskazuje, że od przyszłego roku nastąpi odbicie. To zresztą wynika z bardzo wielu prognoz też instytucji zajmujących się analizowaniem rynków energetycznych. Więc ten rok będzie trudny, ale od przyszłego ta sytuacja zacznie się poprawiać. I też pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że owszem, Gazprom przechodzi problemy jako firma, ale ponieważ jest firmą państwową, jest bardzo ważną firmą wykorzystywaną do realizacji różnych celów i interesów, to jest taką firmą, która upaść nie może. I z pewnością państwo rosyjskie w sytuacji jakiejś trudnej Gazpromowi tutaj jakąś pomocną dłoń wyciągnie i zresztą tak bywało w przeszłości nieraz, bo z kolei w sytuacjach koniunktury, no właśnie ta kontrola nad koncernem, ona państwu jest bardzo wygodna, bo można ten koncern do realizacji różnych celów, niekoniecznie komercyjnych, ale właśnie bardziej politycznych, wykorzystać. I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Doktor Szymon Kardaś był gościem Poranka w Net. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Za rozmowę i do usłyszenia. My mamy godzinę 7:51, to po krótkiej piosence przejdziemy do korespondencji z Paryża.